Joanna Dunikowska razem z nami, czyli prowadząca 24 godziny. Witam Cię. Dzień dobry. Co to będzie za program, powiedz mi? To będzie z jednej strony, tak jak dzisiaj mogliśmy usłyszeć na konferencji prasowej, program informacyjny dobrze zrobiony, ale staramy się, żeby on był inny i żeby pokazywać tematy, przekazywać informacje, które są bliższe człowiekowi, mówiąc bardzo ogólnie i być może kolokwialnie, ale po prostu mniej polityki. Politykę chcemy pokazywać wtedy, kiedy ona jest naprawdę istotna, kiedy wydarzyło się coś ważnego i kiedy zostały podjęte takie decyzje, które wpływają na nasze życie, na nasze portfele, na to, jak funkcjonujemy, a tak chcemy wykorzystać ten czas, który mamy na spotkanie z Państwem po to, żeby pokazać tematy, które są rzeczywiście bliżej nas i bardzo nam to zadanie ułatwiają nasi reporterzy w terenie, bo mamy około 100 osób, które pracują w całej Polsce i zdarzało nam się słyszeć takie komentarze, że jak my zrobimy serwis ogólnopolski, skoro działamy w Warszawie. Otóż nie jest to prawda, działamy w całej Polsce, mamy fantastycznych ludzi, którzy cały czas trzymają rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, co dzieje się w ich miejscach zamieszkania, w ich miastach i my chcemy Państwu te informacje przekazywać. Wiemy, że już prace trwają od dobrych kilku tygodni. Kiedy Ty dowiedziałaś się, że będziesz prowadzić 24 godziny? Oj, to już było całkiem dawno. Minęło już kilka dobrych miesięcy, ale miałam taką przerwę od telewizji i z miesiąca na miesiąc coraz bardziej tęskniłam za widzami. Teraz, szczerze mówiąc, jest taka kulminacja, już bardzo czekam na 9 listopada, ale ten moment, kiedy my weszliśmy do studia, to było fantastyczne, bo zobaczyliśmy naprawdę dobrze zrobione w studio, bardzo nowoczesne, bardzo funkcjonalne i teraz właściwie codziennie startujemy o 18.30, mimo że jeszcze tego programu nie mamy, ale jest bardzo duża dyscyplina. Spoglądamy na zegarki, 18.30 to jest start i mamy takie wrażenie, że po tej drugiej stronie ekranu rzeczywiście ktoś już nas ogląda, dlatego tak dużo pozytywnych nas emocji przed 9 listopada. Zaczynałaś swoją przygodę z telewizją jako reporter, potem byłaś reporterem live'ującym, no i teraz pierwszy raz poprowadzisz wydanie informacyjnego programu. Czy myślisz, że wrócisz do reporterki, czy już zostaniesz tylko i wyłącznie prowadzącą? Ja w ogóle z reporterką się nie rozstaję, co jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że oprócz swoich dyżurów w studiu będę miała także dyżury reporterskie. I bardzo, to była moja prośba do mojego szefa, żeby tak właśnie było, dlatego że ja bardzo cenię sobie pracę w terenie. To jest jednak ten moment, kiedy jesteś w centrum wydarzeń, kiedy możesz widzom opowiadać o tym, co rzeczywiście widzisz, co rzeczywiście się dzieje. I to był te dyżury live'owe, kiedy na żywo mogłam opowiadać o różnych, bardzo ciekawych, bardzo ważnych wydarzeniach, to zawsze były dla mnie takie najciekawsze spotkania i absolutnie nie chciałabym z tego zrezygnować, więc z jednej strony to studio, które jest dla mnie bardzo fajnym wyzwaniem i duże wsparcie tutaj ze strony Beaty, Jarka i Marka, bo to są moi doświadczeni koledzy i to jest ogromna przyjemność z nimi pracować, ale zawsze chcę być w terenie i chcę trzymać rękę na pulsie, obserwować, co się dzieje, no i Państwu oczywiście przekazywać te informacje. Pierwsze kroki stawiałaś w telewizji publicznej czy w TVN-ie? Pierwsze kroki stawiałam w TVN-ie i tu tak pomału dochodzimy do tej zagadki związanej z tego, który z Tomków jest moim patronem medialnym, powiedzmy, bo właśnie w TVN-ie zaczynałam pracę z Tomkiem Segielskim w programie Czarno na Białym i to było bardzo duże szczęście dla mnie spotkać Tomka, dlatego że myślę, że to jest bardzo ważne, z kim się zaczyna tę pracę w telewizji. To była ciężka, wymagająca praca, ale chyba taka najlepsza szkoła, która mogła mi się trafić. No i potem trafiłam na drugiego Tomka i to też było nie mniejsze szczęście. Też szkoła życia, ale bardzo, bardzo dla mnie dobre doświadczenie i to już właśnie była praca w Telewizji Polskiej. No i tak się stało, że w nowej TV, nowej rodzinie spotkałam się z dwoma Tomkami, których wcześniej miałam szczęście poznać w swojej pracy.